Nie ma nic gorszego, zwracam się do posłów Platformy, niż donosić na własną ojczyznę za granicę. Ale im głupio. Ale teraz im głupio. Mój apel do was z Platformy Obywatelskiej. Nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i w Brukseli. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Polski polityk ma tylko jeden obowiązek. Służyć państwu polskiemu. Służyć państwu polskiemu na wszystkich możliwych odcinkach frontu. I właśnie mamy do czynienia ze sprawą najwyższej wagi, którą chciałem zwrócić uwagę Wysokiej Izbie. Otóż wczoraj europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim złożyli wniosek o przyjęcie 3 poprawek. Drodzy rodacy, 3 poprawek, właśnie żądanie o pieniądze z KPO. To była pierwsza poprawka. Drugie, zakaz przyjmowania nielegalnej imigracji. To była druga poprawka. I trzecia, żądanie wypłaty środków na uchodźców z Ukrainy. I co zrobili posłowie Platformy Obywatelskiej? Co zrobili posłowie Lewicy? Ci, którzy dzisiaj jak hipokryci domagają się pieniędzy z KPO. Otóż wczoraj podczas głosowania nad tą rezolucją odrzucili poprawki europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Co to oznacza, Wysoka Izbo? Co oznacza de facto takie głosowanie posłów Platformy Obywatelskiej i Lewicy? To proste. De facto oni głosowali przeciw KPO. De facto głosowali przeciw przyjęciu środków na uchodźców z Ukrainy. I głosowali za przyjęciem nielegalnych imigrantów. Drodzy rodacy, Wysoka Izbo, wszystkich państwa zachęcam. Gorąco zachęcam do sprawdzenia, jak głosowali europarlamentarzyści Platformy i Lewicy. Nie mogło to się odbyć przypadkiem. To jest część ich strategii. Mój apel do was z Platformy Obywatelskiej. Nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i w Brukseli. Nie ma nic gorszego. Nie ma nic gorszego, zwracam się do posłów Platformy, niż donosić na własną ojczyznę za granicę. Nie, proszę tutaj nie klaskać, bo to naprawdę tylko wstyd. Ale jeszcze jedną rzecz chcę dodać, bo to nie wszystko. Drodzy rodacy, na potwierdzenie tego, co tutaj mówię niejako, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż jeden z przyjaciół Tuska. Ale szanowni państwo, teraz coś, co dodatkowo potwierdza to haniebne głosowanie Platformy i Lewicy. Otóż wiceszef klubu, jeden z czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej, przyjaciel Tuska, powiedział chyba dzisiaj tak. Otóż uwaga, powiedział w ten sposób. Platforma, uwaga, na pewno będzie lojalna wobec decyzji podejmowanych przez instytucje europejskie. Tak powiedział. Drodzy rodacy, co to oznacza? Ale im głupio. Ale teraz im głupio. Otóż co to oznacza? Proszę ciszę.
co to oznacza. Otóż, szanowni państwo, co to de facto oznacza? Nie. Rzeczywiście nie wiem, co lepsze, czy do Berlina, czy do Moskwy, żebyście jechali. Nie wiem. Ale, szanowni państwo, to jest ważne, aby to zdanie wiceszefa Koalicji Obywatelskiej rozebrać na czynniki pierwsze. Będziemy na pewno lojalni, powiedział, wobec decyzji instytucji europejskiej. Co to oznacza? To oznacza, uwaga, to oznacza, że będą lojalni wobec zamknięcia kopalni Turów, wobec przyjęcia nielegalnej imigracji do Polski. Protestujemy, szanowni państwo, przeciwko temu. Wasza polityka jest jednocześnie antypolska i jednocześnie antyeuropejska, bo obłędna i błędna polityka europejska, która zmierza do tego, aby przyjmować miliony nielegalnych imigrantów, doprowadzi do zniszczenia Unii Europejskiej. My, drodzy rodacy, ratujemy tym samym i Polskę, i Unię Europejską. Tak, kochani. Polskę trzeba mieć w sercu i w głowie, a nie tylko w paszporcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, polski polityk ma tylko jeden obowiązek. Służyć państwu polskiemu. Służyć państwu polskiemu na wszystkich możliwych odcinkach frontu. I właśnie mamy do czynienia ze sprawą najwyższej wagi, którą chciałem zwrócić uwagę Wysokiej Izbie. Otóż wczoraj europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim złożyli wniosek o przyjęcie trzech poprawek. Drodzy rodacy, trzech poprawek. Właśnie żądanie o pieniądze z KPO. To była pierwsza poprawka. Drugie, zakaz przyjmowania nielegalnej imigracji. To była druga poprawka. I trzecia, żądanie wypłaty środków na uchodźców z Ukrainy. I co zrobili posłowie Platformy Obywatelskiej? Co zrobili posłowie Lewicy? Ci, którzy dzisiaj jak hipokryci domagają się pieniędzy z KPO. Otóż wczoraj podczas głosowania nad tą rezolucją odrzucili poprawki europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Co to oznacza, Wysoka Izbo? Co oznacza de facto takie głosowanie posłów Platformy Obywatelskiej i Lewicy? To proste. De facto oni głosowali przeciw KPO. De facto głosowali przeciw przyjęciu środków na uchodźców z Ukrainy. I głosowali za przyjęciem nielegalnych imigrantów. Drodzy rodacy, Wysoka Izbo, wszystkich państwa zachęcam, gorąco zachęcam do sprawdzenia, jak głosowali europarlamentarzyści Platformy i Lewicy. Nie mogło to się odbyć przypadkiem. To jest część ich strategii. Mój apel do was z Platformy Obywatelskiej, nie tańczcie tak, jak wam zagrają w Berlinie i w Brukseli. Nie ma nic gorszego, zwracam się do posłów Platformy, niż donosić na własną ojczyznę za granicę. Nie, proszę tutaj nie klaskać, bo to naprawdę tylko wstyd. Ale jeszcze jedną rzecz chcę dodać, bo to nie wszystko. Drodzy rodacy, na potwierdzenie tego, co tutaj mówię niejako, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż jeden z szefów Koalicji Obywatelskiej,
jeden z przyjaciół Tuska. Ale szanowni państwo, teraz coś, co dodatkowo potwierdza to haniebne głosowanie Platformy i Lewicy. Otóż wiceszef klubu, jeden z czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej, przyjaciel Tuska, powiedział chyba dzisiaj tak. Otóż uwaga, powiedział w ten sposób. Platforma, uwaga, na pewno będzie lojalna wobec decyzji podejmowanych przez instytucje europejskie. Tak powiedział. Drodzy rodacy, co to oznacza? Ale im głupio. Ale teraz im głupio. Otóż co to oznacza? Proszę o ciszę. Do Berlina, do Berlina, do Berlina, do Berlina, do Berlina, do Berlina, do Berlina. Co to oznacza? Otóż, szanowni państwo, co to de facto oznacza? Nie, rzeczywiście nie wiem, co lepsze, czy do Berlina, czy do Moskwy, żebyście jechali. Nie wiem. Ale, szanowni państwo, to jest ważne, aby to zdanie wiceszefa Koalicji Obywatelskiej rozebrać na czynniki pierwsze. Będziemy na pewno lojalni, powiedział, wobec decyzji instytucji europejskiej. Co to oznacza? Co oznacza? Uwaga! To oznacza, że będą lojalni wobec zamknięcia kopalni Turów, wobec przyjęcia nielegalnej imigracji do Polski. Protestujemy, szanowni państwo, przeciwko temu. Wasza polityka jest jednocześnie antypolska i jednocześnie antyeuropejska, bo obłędna i błędna polityka europejska, która zmierza do tego, aby przyjmować miliony nielegalnych imigrantów, doprowadzi do zniszczenia Unii Europejskiej. My, drodzy rodacy, ratujemy tym samym i Polskę, i Unię Europejską. Tak, kochani. Polskę trzeba mieć w sercu i w głowie, a nie tylko w paszporcie. Dziękuję bardzo.